Bóg mówi, obudź się, oblecz się w siłę, tyś ramię Jahwe. Obudź się jak za dni dawnych, jak w czasach odległych. Czy to nie ty rozłupałeś potwora, przeszyłeś smoka morskiego? Czy nie tyś osuszył morze wody wielkiej toni i uczyniłeś drogę przez głębiny morskie, aby przeszli odkupieni? To jest tekst, który wypowiada prorok do Izraela, żeby przypomnieć Izraelowi, że Izrael jest ramieniem Boga. Ramieniem Boga. Że Izrael jest zbrojnym ramieniem Boga. Że to wiara Izraela powaliła ich wrogów. To wiara Izraela. Prorok mówi, obudź się Izraelu, obudź się, obudź się. Przypomnij sobie dni dawne, czyli początek swój. Przypomnij sobie swój początek. Oblecz się w swoją siłę. W swoją siłę się oblecz. Bóg pokazuje, że posiadasz więcej niż dzisiaj sobie przypominasz. Masz więcej. Masz więcej. Wiesz, kiedy człowiek się budzi, to zaczyna głęboko do niego docierać, że to, co się działo we śnie, to jest jakieś nienormalne. Ja spałem ostatnio i śniło mi się, że jestem w jakiejś trudnej sytuacji. I cokolwiek robiłem, nie byłem w stanie z tej sytuacji wyjść. Różne rzeczy tam robiłem. Walczyłem, uciekałem, nie wiem, co tam robiłem. I nic, za każdym razem było źle i tylko źle. Nic nie mogłem zrobić w tym śnie. I się obudziłem. I przyszła do mnie w ogóle świadomość, zobacz. To ci się śniło. To nie ma żadnego znaczenia, bo ty spałeś. Kiedy spałeś, obojętnie co robiłeś, i tak byłeś przegrany. Obojętnie co robiłeś. Zobacz, ile. A ja pamiętałem ten sen, widziałem go przed oczyma moimi. Ile energii traciłeś. A teraz po prostu się obudziłeś i wszystko zniknęło. Wielu ludzi zasypia, zapomina, że są ramieniem Boga. Wielu wierzących ludzi zapomina. Bóg mówi, słuchajcie mnie wy, którzy znacie sprawiedliwość. Ty, ludu, w którego sercu jest prawo, nie bójcie się lżenia ludzi. Nie lękajcie się ich pośmiewiska, bo jak szatem pożre ich mól, jak wełnę pogryzie ich robak. Lecz moja sprawiedliwość trwać będzie wiecznie, a moje zbawienie z pokolenia w pokolenie. On mówi, czy ty pamiętasz to? Czy zasnąłeś i wydaje ci się, że jest ci trudno? Bo może ty śpisz, może ty nie pamiętasz o swojej sile. Może ty zapomniałeś o swojej mocy, którą posiadasz, o możliwościach, które posiadasz. Może usnąłeś. Obudź się. Mówi, tyś ramię Jahwe. Obudź się. Tyś ramię Jahwe. Wiecie, kiedy człowiek przypomina sobie, kim jest, to wchodzi w niego nowa siła. Musisz przypomnieć sobie, jeśli osłabłeś, jeśli słabość pojawiła się w twoim życiu, to przypomnij sobie, skąd ty się wziąłeś. Przypomnij sobie, skąd ty pochodzisz. Spójrz z perspektywy swojego pochodzenia na wszystkie rzeczy, które są wokół. To jest słabe. Ludzie, którzy cię lżą, są słabi. System, który próbuje cię cisnąć, jest słaby. To są słabe rzeczy. Musisz przypomnieć sobie. Obudzenie się.
to przypomnienie sobie, kim się jest. To przypomnienie sobie, kim się jest z perspektywy Bożego serca. Co posiadasz. Zobacz teraz, co posiadasz. Ja przypominam sobie. Jak tylko przychodzi moment, że gdzieś próbuje mnie rzeczywistość docisnąć, ja sobie przypomnę, zaraz, nie, nie, nie. Ja jestem ramię Jahwe. Ja jestem ramię Jahwe. Ja jestem ramię Jahwe. I musisz teraz tam skierować swój wzrok. Powiedz, Boże, ja przypominam sobie, kim ja jestem. Ja budzę się z jakiegoś letargu. Wydawało mi się jeszcze do przed chwili, że jest trudno. Wydawało mi się, że coś mnie ciśnie. Ale przecież ja jestem Twoje ramię. To Ty mną zmieniasz rzeczywistość. Amen. Mną zmieniasz rzeczywistość. Zrozum to. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujesz. W miejsce Chrystusa. Powtarzaj to teraz sobie, że jesteś ramieniem Jahwe, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujesz, że Bóg przez Ciebie zmienia rzeczywistość. Przez Ciebie, tak jak przez Izraela, przez ich wiarę otworzył im morze, dawał im wodę ze skały. Rozumiesz? Karmił ich i poił przez cały czas. Pomyśl o tym. Przypomnij to sobie. Ludzie, Bóg od początku kreuje w nas wiarę. Czy wy wiecie, jak mało jest wzmianek historycznych o Jezusie? Zrozumcie to. Tak mało. Czy wy wiecie, że w tej Biblii, to co tu jest napisane o Jezusie Chrystusie, w zasadzie nigdzie nie jest potwierdzone w żadnych źródłach? Czy wy wiecie, że w tym roku, w którym ukrzyżowano Chrystusa, ukrzyżowano w Izraelu rękami Rzymian jeszcze prawie 300 fałszywych Mesjaszy? 300 takich jak Jezus. Piłat sprzątnął. 300 w jednym roku. Takie robił czystki. Wiecie, skąd ja wiem, że tam jest opisana prawda? Bo ja uruchomiłem moją wiarę i spotkałem się przez wiarę z prawdziwym Mesjaszem. I Bóg przypomina o tym. Nie patrz na to, co mówi świat. Świat ci będzie dawał fakty różne. Jest ciężko, trudno, jesteś słaby, ludzie są silniejsi. Nie dasz rady przejść pewnych rzeczy. Nie dasz rady zarobić pieniędzy. Nie dasz rady dotrzeć z Ewangelią do różnych ludzi. Nie dasz rady. To są fakty zewnętrzne. Ale Ty masz wiarę. Ty masz wiarę. Ja przez wiarę rozpoznałem prawdziwego Mesjasza 21 lat temu. I ja nie potrzebuję żadnych historycznych dowodów. Wiecie czemu? Bo się z Nim spotkałem. Spotkałeś się z Bogiem mocy. Powiedz, Boże, wierzę, a nie widzę. Wierzę, a nie słyszę. Wierzę, a nie obserwuję. Wierzę, a nie doświadczam tego, co jest na zewnątrz. Ja wierzę, że jestem Twoim ramieniem. Ja wierzę, że jestem mocny Twoją siłą. Ja wierzę, że jestem mądry Twoją mądrością. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę. Powtarzaj do swojej duszy. Niech Twoja dusza krzyczy tym. Niech ona tym krzyczy. Niech ona krzyczy wiarą. Szabada katasaja rala debe. Oko toko jorolo heka namarela haha. Jaszaila ramadela ona madela. Jeloho. Jeloho to koto korelaj. Niech dusza krzyczy wiarą. Halleluja! Szolo koto pokoto glory lerahaj. Halleluja! Żyję jak rakieta, jestem wiele wart. Mówią mostów nie pal, robię to co dnia. Z ziemi tej nie jestem już, nie.
rakieta, żyję jak rakieta, jestem wiele wart. Mówią mostów nie pal, robię to co dnia. Z ziemi tej nie jestem już, niebo domem mym. Jezus Chrystus z Panem burz, a ja razem z Nim. Halleluja! Wywyższamy Ciebie, Mesjaszu nasz, do Ciebie krzyczą dusze nasze, wyznajemy naszą wiarę w Ciebie. Już nadchodzi dzień, wraca Jezus Pan, nie porzuca cień, wraca Jezus Pan, płynie święta krew, wraca Jezus. Wiara jest w Twoich słowach, w Twoich czynach. Halleluja! Już nadchodzi dzień, wraca Jezus Pan. Niebo rzuca cień, wraca Jezus Pan. Płynie święta krew, wielki z Judy lew, wielki z Judy. Razem z Tobą, Jezus! Halleluja! Już nadchodzi dzień, wraca Jezus Pan. Nie porzuca cień, wraca Jezus Pan. Płynie święta krew, wraca Jezus Pan. Wielki z Judy lew, wielki z Judy lew. Wraca Jezus Pan.
Szakotonia Rileris. Jeszcze chwila, Jezu. Jeszcze chwila. Pierwsze części Nowego Testamentu były spisywane dopiero 60 lat po tym, jak Jezus wstąpił do nieba. 60 lat nikt nic nie pisał. Wiecie dlaczego? Dlatego, że oni czekali na Jego powrót. Oni nie zamierzali nic pisać. Pierwszy list to był list Tesaloniczan. I Paweł do nich napisał: kto nie pracuje, ten też nie chnieje. Dlatego, że oni czekali na Jezusa. Porzucali pracę nawet. Oni mieli w głowie jedną rzecz, że Mesjasz wróci. Dlatego nic nie spisywali. Nie było zapisów przez dziesięciolecia. Tak żył pierwszy Kościół. Czekał na powrót Jezusa. Wierzyli w to. Czekali na to. Każdego dnia wyznawali to. Nie patrzyli, jakie są problemy. Nie patrzyli, że Rzym ciśnie. Nie patrzyli, że religia ciśnie. Czekali na powrót Jezusa. Czekali na powrót Jezusa. Mówili: Jezu, Ty wrócisz, Ty wrócisz. A prorocy chodzili i mówili: lada dzień, lada dzień. Jeden dzień u Boga jest jak 1000 lat, mówi Słowo. Wyznawaj: Jezu, ja czekam na Twój powrót. Nie będę się rozmieniał na drobne. Nie będę się rozmieniał na drobne. Fakotoko, jokoto, chloryteis. Nie porzucaj. Halleluja. Jezus ma, o Jezus, płynie święta krew, praca Jezus ma, wielki źródły lew, wielki źródły lew. Jest gwiazdor, to największy gwiazdor, to Twój Mesjasz, to nie mały Jezusik, to wielki gwiazdor. Odszedł w wielkim stylu i powróci w wielkim stylu. Szakatarala wakadelele jest. Powiedz: Boże, będę prezentował Twój styl, będę prezentował to. Nie będę spał. Ja nie będę spał. Nie porzuca Cię. Halleluja. Wraca Jezus Pan. Płynie święta krew. Wraca Jezus Pan. Wielki cudy lew. Wielki cudy lew. Wraca Jezus Pan. Już nadchodzi dzień. Już. Wraca Jezus Pan. Bolo korolo relea. Wraca Jezus Pan. Wielki złoty lew, wielki złoty lew. Wraca Jezus
rzuca cię. Wraca Jezus Pan. Płynie święta krew. Wraca Jezus Pan. Wielki ludy lew. Wielki ludy lew. Wraca Jezus Pan. Już nadchodzi dzień. Wraca Jezus Pan. Wracasz, 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 wracasz. Nie porzuca cię. Wraca Jezus Pan. Płynie święta krew. Wraca Jezus Pan. Wielki wzjódły lew. Wraca Jezus Pan. Już nadchodzi dzień. Wraca Jezus Pan. Niebo rzuca cień. Jezus Pan. Płynie święta krew. Wraca Jezus Pan. Wielki z Judy lew. Wraca Jezus Pan. Już nadchodzi dzień. Wraca Jezus Pan. Niebo rzuca cień. Wraca Jezus Pan. Płynie święta krew. Wraca Jezus Pan. Wielki z Judy lew. Wraca Jezus Pan. I szygno mnie stało się. Ja jest Alfa i Omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo z wody życia. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Ojcze, wywyższamy Cię. Jesteśmy Twoimi dziedzicami. Wierzymy w to. Nasze dusze przenika ta informacja. Jesteśmy Twoimi dziedzicami. Jesteśmy Twoją świątynią. Jesteśmy z Tobą złączeni. Twój powrót to nasz triumf. Uwielbiamy Cię za to. Wywyższaj Go za to. Za to, że jesteś dziedzicem. Nie wyrobnikiem, dziedzicem. Mów to w wierze. Wyznawaj to. Odważnie. Przełam każde diabelskie kłamstwo. Jesteś tym w swojej duszy, kim mówisz, że jesteś. Mów! Shakatoro Lorelaris.
wygnamy wszelką ciemność. Wszelka ciemność odchodzi. Ja mówię, że odchodzi fikcja życia z Bogiem. Ja ją przeklinam. Ustanawiam teraz realne chodzenie w prawdzie i w Duchu Świętym. Jeszcze raz podnieś swoje ręce do Boga. Uwielbiaj Jezusa. Uwielbiaj Jezusa. Uwielbiaj Jezusa. Uwielbiaj Jezusa. Uwielbiaj Jezusa. Odchodzi fikcja! Zapokororowa saka na rabara. Życie z Bogiem to nie fikcja. Życie z Bogiem to nie bajka. I my o tym wszyscy wiemy. Coś wam powiem. Jest wiele konfliktów w Kościele. I trzeba je pozałatwiać. Trzeba je pozałatwiać przez krew Jezusa. Musisz wierzyć w to, że jeśli masz z kimś nieporozumienie, że jeśli masz z kimś konflikt, to krew Jezusa jest w stanie tą rzecz, co zrobić? Załatwić. Pytanie, czy chcesz? My nie jesteśmy tutaj po to, aby odwalać jakiś rytuał. Ostatnio nagrałam taki post, że kiedy wchodziłam do kościoła katolickiego, wszyscy wiecie, wchodzi się tam i się rękę wsadza do tej wody święconej i tam człowiek się żegna i tak dalej. To jest jakiś rytuał. Słowo Boże mówi, że jeśli przychodzisz i kładziesz dar swój na ołtarz, a masz coś przeciwko jakiemuś bratu, to pojednaj się z nim. Tylko to nie o to chodzi, żeby teraz robić publiczne wyjścia, wejścia, znowu sobie rękę podawać, jeść wieczerze, a potem znów wrócić do tego samego stanu. Dziś w sercu swoim postanów. Rozrywajcie serca swoje przed Bogiem, a nie szaty. Nie szatę, nie to, co zewnętrzne, ale serca swoje. Człowiek patrzy to, co, na co, te, swoimi oczami, na to, co ludzkie, ale Bóg patrzy na serce. Jeżeli są konflikty, jeżeli są nieporozumienia, jeżeli są niepowyjaśniane rzeczy, jeżeli są jakieś zadry, jakaś gorycz, jakiś kwas, to nie można wejść w miejsce uwielbienia Boga. To jest proste jak cep. To jest proste jak cep, ale trzeba zapragnąć tego. Trzeba zapragnąć tego, żeby atmosfera, przynajmniej u ciebie w twoim sercu, była wolna do tego, aby uwielbić Jezusa. Ty jesteś odpowiedzialny za siebie. Nie za brata, nie za siostrę. Za siebie, za siebie, za siebie. Pognaj dzisiaj diabła, pognaj tego oszusta, tego, który chcecie okraść z Bożej obecności, tego, który chcecie okraść z tego, co Bóg ma dla ciebie. Wiecie, że możemy dotykać przecudownych rzeczy, możemy brać przecudowne przełomy, nie tylko w teorii, ale w praktyce, ale w praktyce. W praktyce możemy brać realne przełomy. Zanim przyjdziesz do Boga i przyniesiesz dar na ołtarz, zobacz, co jest dzisiaj w twoim życiu największym problemem. Może jesteś oszustem, może jesteś złodziejem, może na przykład pieniądze kradniesz z domu. Wiesz, jak się nazywa ten, kto kradnie pieniądze? Złodziej domowy. Kiedyś mieliśmy taką sytuację z naszym synem, że nam pociągnął pewną kwotę pieniędzy. I Artur mówi, okradłeś mnie. Jeśli mierzysz się z czymś takim, to przeproś za to Boga. Z czymkolwiek się dzisiaj mierzysz. Wiecie, że my często mamy jakieś wyobrażenie Boga, takie bardzo życzeniowe. Że jest jakiś brud, jakiś syf, a Bóg przyjdzie i usiądzie na tak zwanym obsranym tronie. No nie. No nie. Wyczyść na tyle, na ile masz świadomość swoją. Rzeczy w swoim życiu. Bądź odpowiedzialny za siebie. I nie dawaj się oszukiwać diabłu. Wyczyść
I następnie natychmiast dziękuj w ogóle Bogu, ponieważ sprawa została załatwiona. Weź odpowiedzialność za tą rzecz i już więcej tego samego nie powtarzaj. Amen? Ojcze, my eliminujemy wszelkie konflikty. My teraz dziękujemy Tobie, że Ty dajesz nam mądrość wszelkiego rodzaju do rozwiązania wszelkiego konfliktu. Cokolwiek powstało między ludźmi, Ojcze, ja modlę się o to, aby te rzeczy zostały porozwiązywane. Ja przeklinam wszelki konflikt, wszelkiego rodzaju nieporozumienia. Ja przeklinam grzech. Ja ogłaszam, że grzech nad nami nie panuje. Ja ogłaszam, że większy jest ten, który mieszka w nas, niż ten, który jest na świecie. Ojcze, ja modlę się o równowagę. Ja modlę się o świadomość ludzi. Ja dziękuję Tobie, Ojcze, że ludzie realnie chodzą z Tobą, w prawdzie i w Duchu Świętym. Ja eliminuję i przeklinam wszelką fikcję. Ja mówię, że ludzie wchodzą na drogę realnej prawdy, na drogę chodzenia w prawdzie. W prawdzie, nie w fikcji, ale w prawdzie. Ojcze, my ogłaszamy, że chwała tego domu będzie większa niż poprzednia. Ja w imieniu Jezusa w tej chwili odpycham od nas wszelkiego rodzaju czary. Ja teraz mówię do wszelkich czarów. Won, 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 won. My ustanawiamy moc. My ustanawiamy autorytet Bożego Królestwa. My ustanawiamy panowanie Jezusa. My ustanawiamy porządek z nieba. Porządek z nieba. Autorytet z nieba. Moc Jezusa Chrystusa. My ogłaszamy, że dana jest nam wszelka władza i moc. Dana jest nam wszelka władza i moc. Bóg dał Ci wszelką władzę i moc, autorytet, sposobność do tego, abyś wychodził z grzechu, abyś rozwiązywał, a nie zawiązywał. On daje proste rozwiązania. On jest ten, który jest prosty, realny, realny. Podziękuj Jemu, że jest w Tobie prosty element rozwiązywania rzeczy, że Ty wiesz, jak rozwiązywać. Wiesz, jak rozwiązywać. Że Ty wiesz, jak rozwiązywać. Ojcze, ja teraz modlę się. Cokolwiek jest do wyczyszczenia, zostało to przyozdobione. Ja teraz modlę się, aby to zostało ujawnione. Niech poujawniają się wszystkie rzeczy, które trzeba porozwiązywać, powyczyszczać, wyczyścić atmosferę, wyczyścić relacje. Ja modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa i dziękuję Ci, że Twoja krew ma moc. Że Twoja krew ma moc. Szakatala rabasy, uroboszokul robasa, wywyższamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie. Ty jesteś Panem wszystkiego. Ty jesteś Panem wszystkiego. Ty jesteś Panem wszystkiego. Uwielbiamy Cię, Jezus. Już nadchodzi dzień, wraca Jezus Pan. Niebo rzuca cień, wraca Jezus. Pan, płynie święta krew, wraca Jezus Pan. Wielki z Judy lew, wraca Jezus. Alleluja, alleluja. Już nadchodzi dzień, wraca Jezus Pan. Niebo rzuca cię, wraca Jezus Pan. Wraca Jezus Pan. Wielki Judy lew. I razem.
nadchodzi dzień, wraca Jezus Pan. Niebo rzuca cię, wraca Jezus Pan. Płynie święta krew, wraca Jezus Pan. Wielki z Judy. Wraca Jezus Pan. Wielki z Judy lew, wraca Jezus Pan. Już nadchodzi dzień. Wraca Jezus Pan. Niebo rzuca cię, wraca Jezus Pan. Płynie święta krew, wraca Jezus Pan. Wielki z Judy lew, wraca Jezus Pan. Już nadchodzi dzień, wraca Jezus Pan. Niebo rzuca cię, wraca Jezus Pan. Płynie święta krew, wraca Jezus Pan. Wielki z Judy lew, wielki z Judy lew, wraca Jezus Pan. Już nadchodzi dzień, wraca Jezus Pan. Niebo rzuca cię, wraca Jezus Pan. Płynie święta krew, wraca Jezus Pan. Wielki z Judy lew. Już nadchodzi dzień, wraca Jezus Pan. Niebo rzuca cię, wraca Jezus Pan. Płynie święta krew, wraca Jezus Pan. Wielki z Judy lew, wraca Jezus Pan.
Święta krew, wraca Jezus Pan. Wielki z Judy lew, wielki z Judy lew, wraca Jezus Pan. Zostawił chwałę swą. Światłość światłości przyszła, a ciemność ciemności jest pokonana. Na krzyżu siebie wydał, by śmierci już władać kłam na zawsze. Któż jest jak on, kto oddałby w niebie tron? Jest jak on, kto zostawił chwałę swą. Światłość światłości przyszła, a ciemność ciemności jest pokonana. To, co umarłe wybrał, ożywił mocą swą na zawsze. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszystko poddane jest, mój Jezus. Wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są, to wszystko poddane, wszystko poddane jest. Wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są Twoje.
Jesteśmy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszystko poddane jest. Wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Wszelka moc. Ziemię, na ziemi są w Twoich rękach. Wszystko, wszystko poddane jest. Halleluja! Wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszystko poddane jest. Wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszystko poddane jest. Wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Jezus. Twoje władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszystko poddane jest. Wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszystko poddane jest. Wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszechmogący.
Kto oddałby w niebie tron? Któż jest jak On? Kto zostawił chwałę swą? Światłość światłości przyszła, a ciemność ciemności jest pokonana. To co umarłe wybrał, ożywił mocą swą na zawsze. Któż jest jak On? Któż jest jak On? Kto oddałby w niebie tron? Któż jest jak On? Kto zostawił chwałę swą? Światłość światłości przyszła, a ciemność ciemności jest pokonana. To, co umarłe wybrał, ożywił mocą swą na zawsze. Ponad wszystko uwielbiony ten, który za nas ma. Ponad wszystko jest uwielbiony ten zmartwychwstały Pan. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas ma. Ponad wszystko jest uwielbiony ten zmartwychwstały Pan. Wszystko poddane jest, wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszystko, wszystko poddane jest, wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Uwielbiony bądź.
miłość światłości przyszła, a ciemność ciemności jest pokonana. To, co umarłe wybrał, ożywił mocą swą na zawsze. Któż jest jak On, kto oddałby w niebie tron? Któż jest jak On, kto zostawił chwałę swą? Światłość światłości przyszła, a ciemność ciemności jest pokonana. To, co umarłe wybrał, ożywił mocą swą na zawsze. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas ma. Wszelka moc na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszystko poddane jest, wszystko poddane jest pod stopy Twoje. Władza i wszelka moc na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Oh,
Oh,
od nas. Uwielbiony bądź, uwielbiony bądź, wszechmogący pośród nas. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas ma. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, zmartwychwstały Pan. Twoje władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Uwielbiony bądź, uwielbiony bądź, wszechmogący pośród nas. Pociągaj nas do siebie. Pośród nas.
wszystko jest. Uwielbiony Ty, zmartwychwstały Pan. Wszechmogący, uwielbiony,
Na niebie, na ziemi są, w Twoich rękach wszystko poddane jest. Wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są, w Twoich rękach. Wszechmogący pośród nas. Uwielbiony bądź, wszechmogący pośród nas. Uwielbiony bądź, Wszechmogący pośród nas.
Daj się pociągnąć, ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas zmarł. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, zmartwychwstały Pan. Oh! Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas zmarł. Hej, 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 hej. Przyleje oliwa, nalewaj. Ponad wszystko jest uwielbiony nalewaj. Ten, zmartwychwstały Pan. Do wszystkich naczyń, nalewaj. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, więcej. Który za nas ma. Więcej, więcej. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, więcej, nalewaj. Nalewaj. Niech wszystkie naczynia będą wypełnione. Ponad wszystko jest wszystkie. Uwielbiony ten, nie może zabraknąć naczyń. Abaka, taka, jara, lara, plena nas. Nalewaj! Lej, 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 lej. Lej, szaka, toku, jara, abaka, taka, jara, lara. Lej, 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 lej. Lej oliwę, lej oliwę, lej oliwę. Lej, lej. Lej oliwę, szaka to korona, prajder, jest tylko lepiej, lej, lej, lej oliwę, lej, lej, lej oliwę, lej oliwę, lej oliwę, lej, niech nie zabraknie naczyń, lej, lej oliwę, lej, szako to korona, lej, 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 więcej, 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 wszystkie naczynia, wszystkie naczynia, wszystkie naczynia, wszystkie, szoko jara na prajder, Solara Pridre Decides. Niech nie zabraknie naczyń. Niech nie zabraknie. Niech nie zabraknie naczyń. Ola Kara Pridre Decides. Pod stopu twoje władza i wszelka moc. Szerine Pridre Decides. Lej. Lej. Szone Decides. Loj na krótę się daj. Dele Decides. Glora Pridre Decides. Rokotorie Pridre Decides. Lej. Lej. Lej, niech nie zabraknie naczyń, oliwa się będzie lać. Lej oliwę, lej, więcej, więcej. Więcej, więcej, więcej. Uwielbiony bądź. Alleluja. Uwielbiony bądź. Szerolorę. Mogący pośród nas. Alleluja. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas ma. Alleluja. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, zmartwychwstały Pan. A korona. Ponad wszystko jest uwielbiony ten. Ura la repeo. Ponad wszystko jest uwielbiony ten. Zmartwychwstały Pan. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas zmarł. Ponad wszystko jest uwielbiony ten. Zmartwychwstały Pan. Wszystko jest uwielbiony ten, który za nas ma. Powiedz do Boga, że nie odejdziesz od stołu,
dopóki wszystkie naczynia nie będą pełne oliwy. Alleluja! Sakata jaralada bakaterelerede kederede sekenes. Ponad wszystko jest uwielbiony Ty. Alleluja! Alleluja! Uwielbiony Bądź, uwielbiony Bądź, Alleluja. Wszechmogący pośród nas. Uwielbiony Bądź, uwielbiony Bądź, Wszechmogący pośród nas. Jeden głos. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas zmarł. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, zmartwychwstały Pan. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas zmarł, Jezus. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, zmartwychwstały Pan. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas zmarł. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, zmartwychwstały Pan. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas zmarł. Problemy z narządami rodnymi. Ponad wszystko jest jakiekolwiek bóle, problemy wyciągnie teraz. Albo z piersiami. Wszystko poddane jest. Każda pani, która ma z tym problem. Wszystko poddane jest pod stopy Twoje. Władza i wszelka moc. Jest namaszczenie teraz. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Poddane jest pod stopy najdrobniejsze problemy. Władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszystko poddane jest. Wszystko poddane jest pod stopy Twoje. Władza i wszelka moc.
Jak ty masz na imię? Jak? Chodź, Ewa. Wyjdź, Agata, za tej perkusji. Połóż na nią ręce. Zostanie uzdrowiona. I masz dylematy też. Dostaniesz od niej teraz słowo od Boga. Na twoje dylematy. Ona na ciebie położy ręce, zostaniesz uzdrowiona z twojej choroby i dostaniesz od niej słowo, które będzie od Ducha Świętego na temat twoich dylematów. Ojcze, ja teraz w imieniu Jezusa przeklinam każdą chorobę narządów rodnych u kobiet, każdą chorobę, każdą niemoc w tych narządach. Przeklinam każdą chorobę i niemoc związaną z piersiami kobiet przez imię Jezus. Ja to przeklinam teraz przez imię Jezus. Ja ustanawiam, że te wszystkie problemy teraz kończą się przez imię Jezus. Ja w imieniu Jezusa mówię uzdrowienie dla tych organów. Teraz, 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 teraz przez imię Jezus. Teraz, teraz ja uwalniam moc. Ja uwalniam moc do każdego problemu. Do każdego problemu. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Ja ogłaszam panowanie Jezusa ponad każdą z tych chorób i niemocy przez imię Jezus. Ja mówię, że ciała wracają do normy Bożej przez imię Jezus, 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 przez imię Jezus. Przez imię Jezus, 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 przez imię Jezus. Ciała wracają do normy Bożej. Przez moc Świętego Ducha, przez siłę zmartwychwstania i w niebo wstąpienia Jezusa. Halleluja, halleluja, halleluja. Ojcze, ja w imieniu Jezusa Chrystusa modlę się o nich. Ja ustanawiam, Ojcze, w imieniu Jezusa, że każda choroba i niemoc narządów płciowych odchodzi teraz od nich przez imię Jezus. W imieniu Jezusa ja uwalniam w nich to namaszczenie, które było na Abrahamie, Ojcze. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, szakajara la karabada sekeder kelebrede sekelebrede se, hakatara la katene prede de Jesus. Jesus, ja uwalniam to namaszczenie teraz. W każdy fragment narządów rodnych. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ja ogłaszam, że Abraham miał wiarę o swoje nasienie. Ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że Abraham z wiarą mówił do swojego nasienia i ono dało życie, chociaż w naturalny sposób nie miało prawa. Przez imię Jezus, 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 przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Ala koto korolo klere peredrede kere bredesene bredese kere bredese na raz. Jeszcze koto korolo klere peredrede Jesus. Aleluja. 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 Szokoto kore peredrede Jesus. Aleluja. Szone de Jesus. Elo klore te kere peredrede Jesus. Solo gloria alla Padre del Jesus. Solo gloria per che le prede che le prede le stelle che le prede le stelle che le prede 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 che le
Alleluja! Ponad wszystko jest uwielbiony Ty, zmartwychwstały Pan. Ponad wszystko jest uwielbiony Ty, który za nas zmarł. Ponad wszystko jest uwielbiony Ty, zmartwychwstały Pan. Ponad wszystko jest dziecięca wiara. Dziecięca wiara. Uwielbiony jest. Dziecięca wiara. Który za nas ma. Halleluja. Ponad wszystko jest. Uwielbiony jest. Zmartwychwstały Pan. Dziecięca wiara. Ponad wszystko jest. Uwielbiony ten, który za nas ma. Dziecięca wiara. Ponad wszystko jest. Dziecięca wiara. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas ma. Ty panujesz, Jezus? Ponad wszystko jest. Ponad wszystkim. Uwielbiony ten, zmartwychwstały Pan. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Cię. Szako toro robasa. Rela robasa. Dele rela me szako toro robasa. Rela me kalo robasa. Kala robasa. Pełen chwały to czego koroną prawdy zbuduje Ci dom. Pełen chwały to czego koroną prawdy.
serca, świątynię swój jak wysokie niebo. Czytamy w księdze Nehemiasza o odbudowie muru. To Bogu tam absolutnie nie chodziło o to, że oni używali kelni, zaprawy. To jest takie ludzkie myślenie. My musimy spojrzeć w to głębiej. Wiecie, dlaczego odbudowa tego muru się powiodła? Bo byli tam prorocy. Prorockie słowo jest jak cegła. Prorockie słowo jest jak cegła. Bóg wzywa nas do posłuszeństwa wobec prorockiego namaszczenia i wobec prorockiego słowa. Jeśli Bóg daje kierunek, to winniśmy w tym kierunku iść. Odbudowa muru powiodła się z jednego powodu. Ponieważ mur był odbudowywany między innymi poprzez to, że byli tam prorocy. To nie chodziło o to, że była tam zwykła kelnia i zwykła zaprawa. To w ogóle nie o to chodzi. Absolutnie. Nie dlatego, że mieli kelnię i nie dlatego, że mieli zaprawę, ale dlatego, że byli tam prorocy. Ojcze, ja teraz modlę się. Jeśli jesteś prorokiem, podnieś swoje ręce, żebym widziała, kto jest prorokiem. Ojcze, ja teraz w imieniu Jezusa Chrystusa przeklinam podwójne języki i przeklinam podwójną osobowość i przeklinam nie bycie sobą. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa powołuję prawdę w życiu tych ludzi. I ja modlę się, Ojcze, aby oni zasiadali w Twojej Radzie i aby mówili tak, jak mówisz Ty, aby nie bali się mówić słowa, które jest od Ciebie. Ojcze, ja modlę się o to, aby oni nie bali się, Ojcze, ponieść ciężaru, Ojcze, namaszczenia, ponieść ciężaru poselstwa. Ojcze, ja modlę się, aby nie bali się cierpienia. Niech nie boją się cierpienia. Niech wyswobodzają Twoje słowo. Ojcze, ja modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja ich ochraniam Twoją świętą krwią. Ja ich ochraniam Twoją świętą krwią. Ojcze, ja modlę się, aby ich tak było tak, aby ich nie było nie. Ojcze, ja modlę się o to w imieniu Jezusa. Niech oni widzą, niech oni słyszą. Niech ich tak będzie tak, niech ich nie będzie nie. Ojcze, modlę się, aby nigdy się nie zmieszali, aby nigdy się nie zmieszali, aby nigdy się nie pomieszali. Ojcze, ja modlę się o to w imieniu Jezusa. Uremesha kalaramasato do robosso. Kalarana masande remeshege de rebesi. Takolora namasande remeshako do nomoseke de rebesa. Uroboshege de rebesako do robosi. Onomo kolor nomoshande remese. Ja przeklinam w ich życiu wszelką fikcję. Ja przeklinam w ich życiu wszelką głupotę. Ja przeklinam wszelką nadduchowość. Ja teraz mówię do wszelkiej fikcji. Won, won, won. Ja przeklinam wszelką fikcję. Podcinam temu nogi. Podcinam temu nogi. Ja mówię realne życie. W duchu i w prawdzie, realne życie, w duchu i w prawdzie. Ojcze, ja modlę się, aby ich nogi były zakorzenione w słowie. Ojcze, ja modlę się, aby księga tego zakonu nie oddalała się od nich w dzień i w nocy. Ojcze, Ty powiedziałeś, że jeśli tak będziemy robić, to poszczęści się naszej drodze. Ojcze, ja modlę się o ich
życia. Ja modlę się, aby ich życia były klarowne. Ja modlę się, Ojcze, aby oni zawsze umieli mówić o sobie wprost. Nie w zagadkach, nie w bajkach, nie w zagadkach, ale wprost. Ojcze, ja ustanawiam realny autorytet nad ich życiem. Shotoloromase. Jeśli jesteś prorokiem i powołał cię Bóg, to się nie bój. Chroni cię Bóg. Chroni cię Bóg. Możesz sobie śmiało poczynać. Możesz sobie śmiało poczynać. Miej zawsze takie same zdanie. Nie bądź chwiejny. Nie bądź chwiejny. Niech twoje tak będzie tak, a twoje nie będzie nie. Amen. Wszystko inne jest od diabła. Jeśli dzisiaj myślisz tak, a jutro ktoś coś powie i ty zmieniasz zdanie, to znaczy, że jesteś chwiejny. Przyłóżcie siekierę do korzenia i wyeliminujcie ze swojego życia do końca niskie poczucie własnej wartości. Jeśli ten temat będzie niezałatwiony, to będziesz i tak zawsze mówił to, co człowiek chce usłyszeć. Nie poniesiesz poselstwa, które da ci Bóg. Gwarantuję ci to. Nie poniesiesz poselstwa, które da ci Bóg. Nie powiesz żadnego słowa, które da ci Bóg. Nie powiesz słowa ku rozwiązaniu, bo będziesz zawsze mówił tak, jak człowiek drugi chce usłyszeć. Będziesz się bał powiedzieć prawdy. Bój się Boga. Bój się Boga. Szata karalarabase. Ura maszaka laradabase. Udolorodobosze kederedebesi. Ono makala radabasa kederedebese. Ojcze, ja dziękuję ci za światło w ich życiu. Uwielbiam ciebie, Jeszua. Uwielbiam ciebie, Jeszua. Uwielbiam ciebie, Jeszua. Ojcze, ja modlę się, aby każdy z nich rozumiał swoje powołanie i rozumiał mandat, jaki dostał od ciebie. Ja modlę się, aby każdy działał zgodnie z mandatem, który dostał od ciebie. My w tej chwili krwią Jezusa oddzielamy prawdę od fikcji. Ora na masakę lerde wyszante lerde wesse. Ora na masakę lerde wyszante lerde wesse. Rebeszek lerde wesante lerde wesse. Uwielbiam ciebie, Jeszua. Uwielbiam ciebie, Jeszua. Uwielbiam ciebie, Jeszua. Zbuduję ci dom. Pełen chwały, otoczę go koroną prawdy. Zbuduję ci dom, pełen chwały, otoczę go koroną prawdy. Wysokie niebo, zbuduję ją w szczerości serca. Thank you.
radości serca. Będziemy przykuwać do tego, jak słuchamy. Twoje słowa są dla nas ważne. Twoje słowo jest dla nas lampą. Twoje słowo jest dla nas światłem. Słuchamy Ciebie. Słuchamy Ciebie, Duchu Święty. Słuchamy Ciebie. Słuchamy Ciebie. Zostało wyparte lub zapomniane.
Teraz Duchu Święty, modlę się o to. Wierzę o to. Mam wczoraj taki wpis, taką wypowiedź. Ktoś kiedyś zadał pytanie Wigglesworthowi. W czym jest twój sukces? I odpowiedział bardzo prosto. Staram się odrzucać ze swojego życia fikcję. To, co widzę, że nie działa, to jest fikcja, więc odrzucam to ze swojego życia. Wiecie, rzeczy fikcyjne są fajne. One są kolorowe, jak poprzyozdabiane, jak koszyczki wielkanocne. Ale fikcja to fikcja. Ona nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Odrzucajcie fikcyjne chodzenie z Bogiem na poczet chodzenia w prawdzie. To, co zrozumiesz, to wprowadzaj do swojego życia. To, co zrozumiesz, to praktykuj. Niech każda prawda, która jest przez Ciebie zrozumiana, stanie się Twoją prawdą. Niech ona kształtuje Ciebie. Tego życzę Ci. Niech kształtuje Twój charakter. Ojcze, dziękuję Ci, że przychodzi coraz większe światło do serc ludzi. Uwielbiam Cię za to. Dziękuję Ci, że duchowe domy ludzi są coraz lepiej budowane i coraz lepiej zabezpieczane. Ja dziękuję Ci, że każda wyrwa w murze, która jest, będzie bardzo dobrze zagospodarowana. Ja dziękuję Ci za każdą cegłę, która będzie wkładana teraz tam, gdzie jest taka potrzeba. Dziękuję Ci, że ludzie widzą, gdzie mają wyrwy w murach. Dziękuję Ci, że będą wkładać tam prawdy Twoje. Będą w nie wierzyć, będą je wyznawać i proklamować każdego dnia. Uwielbiam Cię za to. Dziękuję Ci za ich szczęście. Dziękuję Ci, że są szczęśliwi. Że są szczęśliwi, że są Twoimi synami i córkami. Że ich imiona są zapisane w Księdze Żywota. Dziękuję Ci, że ich każdy dzień jest szczęśliwy. Dziękuję Ci, że tym szczęściem dzielą się z innymi ludźmi. Uwielbiam Cię za to. Uwielbiam Cię za to. Ojcze, dziękuję Ci, że prawdę, którą poznajemy, ona nas wyzwala i wprowadza nas w prawdę przeżywania Twojego serca. Uwielbiam Cię za to. Wywyższamy Ciebie.
zbuduję Ci dom pełen chwały, otoczę go koroną prawdy, świątynię swą jak wysokie niebo, zbuduję ją w szczerości serca, zbuduję Ci dom pełen chwały, ozdobię go świętością swoją. Wysokie niebo zbuduj.